I temat numer dwa, to też tak szybciutko nawiązując do tego, co mówiła Agatka a propos demonów i tego, że trzeba przestać tworzyć środowisko, żeby te demony odeszły. W przeciągu ostatnich kilku dni otrzymałam od dwóch osób sen, które są dokładnie w tym samym temacie. W temacie takim, że do człowieka przychodzą intruzi i ten człowiek zamiast natychmiast radykalnie Doprowadzać do tego, że ten intrus jest wywalany z domu, wdaje się w dyskusję, w negocjacje, e, próbuje zmniejszyć straty, bo to, to oczywiście przychodzi złodziej, ale nie w ten sposób. Musimy pamiętać o tym, że mamy podchodzić do, do diabła w sposób radykalny i ostateczny. Bierzemy autorytet, bierzemy za ożydla i cichamy prawdą. Po prostu pogardle, aż niech krew bryzga, ale nie zostawiamy demonów. Nie zostawiamy demonów w takim stanie. Jeżeli będziecie uważali, że będzie w związku z tym, że zaczniecie wdawać się w dyskusję, że będziecie negocjować warunki, to was mniej okradnie, mniej oszuka, mniej wam się krzywdy stanie, to niestety muszę wam powiedzieć sorry, tak nie będzie. Ponieważ diabeł przychodzi zawsze w, tym samym, w tej samej sprawie, żeby kraść, wytracać i aby zażynać. Więc nigdy nie będzie czegoś takiego, że was litościwie zostawi przy życiu, i nie uszczknie z waszego życia z uwagi na to, że będziecie miło z nim rozmawiać. Do diabła trzeba podchodzić w sposób radykalny. Nie wdajemy się w dyskusję, nie negocjujemy warunków, tylko stajemy na Bożej Prawdzie i tym mieczem prawdy po prostu w ogóle tniemy do, do spodu i do końca. I takie jest nasze zadanie. Bo chcę przypomnieć o tym, że tak to wygląda. Okay? Czyli nie zostajemy w takiej postawie bierności wobec tego, że coś się dzieje w naszym życiu, przychodzi jakiś diabeł, przychodzi jakiś wróg, a my stoimy założonymi rękami w ogóle i wdajemy się w dyskusję. Nie, trzeba działać szybko i radykalnie i to jest nasze zadanie.